kolejny gość Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam panią redaktor, witam naszych widzów. Pozwolę sobie przytoczyć najnowszą informację, albo jedną z tych nowszych, które się pojawiają odnośnie tego, co dzieje się na graniczącym z Ukrainą terytorium obwodu białogorodzkiego Rosji. Ukraiński sztab odnotował koncentrację do 3000 rosyjskich rezerwistów, którzy mają uzupełniać straty. Morale i stan psychiczny rezerwistów jest niezwykle niski. Agresor nadal blokuje Mariupol, prowadząc ostrzał artyleryjski infrastruktury miejskiej, dzielnic mieszkalnych w celu zastraszenia ludności w strefach działań Morza Czarnego, Azowskiego. Wróg nadal przygotowuje się do operacji desantu morskiego. Według pana, o czym to może świadczyć? Jakie potencjalnie scenariusze może mieć zaplanowane Władimir Putin i w jakim kierunku rozwój tej sytuacji może mieć miejsce? Jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, no to widać raczej, że powstają nowe scenariusze, bo ten poprzedni ewidentnie się nie udał wojskom rosyjskim, czyli nie udało się przeprowadzić w czasie kilku dni tej operacji przejęcia kontroli nad wybranymi miejscami, no wręcz można powiedzieć przejęcia kontroli nad państwem ukraińskim. I zauważalny faktycznie jest ruch w zasadzie na całym terytorium Rosji, że no, w kierunku zachodnim, no możemy się domyślać, bo także w tym obwodzie białgorodzkim takie kolumny się przemieszczają, gromadzenia kolejnych sił, ponieważ no, Amerykanie, przynajmniej ich wywiad odnotował to i taka informacja pojawiła się w dniu wczorajszym, no, że blisko 90% tych sił, które Rosjanie zgromadzili przed tą operacją, już jest użyte na terytorium Ukrainy. To jasno wskazuje, że no, muszą przybyć nowe siły, a widać, że tymi, którymi dysponuje armia rosyjska obecnie na terytorium Ukrainy, oczywiście może się ostrzeliwać, powoduje duże straty wśród ludności cywilnej, próbuje w niektórych miejscach być aktywna, ale ciągle nie ma przełomu. W praktyce zatrzymała się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach nie tylko pod Kijowem, ale też i w innych miejscach. Mariupol jest akurat takim miejscem, które od początku było trudne do obrony dla Ukraińców. To jest 400-tysięczne miasto, które tak naprawdę od początku było położone w pobliżu tych tak zwanych republik ludowych, położone na wybrzeżu Morza Azowskiego i stanowi, moim zdaniem, przynajmniej na chwilę obecną, jednym z takich trzech, czterech kluczowych punktów, miast, które chcieliby zająć Rosjanie, które mogłyby świadczyć o odnoszeniu przez nich sukcesu. A do nich zaliczają się oczywiście Kijów, Charków, pod którym też od ponad tygodnia Rosjanie tak naprawdę utknęli, próbują izolować to miasto, ale no na chwilę obecną przynajmniej nie przynosi to takich ostatecznych skutków. Mariupol i, no i choćby Odessa, gdzie w pobliżu Krymu faktycznie blisko 10 rosyjskich jednostek desantowych, okrętów desantowych, prawdopodobnie z żołnierzami piechoty morskiej, być może zostanie faktycznie wykorzystanych właśnie jako ten sposób, no, próby znalezienia sposobu na przełamanie oporu Ukraińców. No i a propos Mariupolu, tutaj miało dojść do zawieszenia broni po to, żeby te korytarze humanitarne utworzyć w Mariupolu i Wołnowasze. I Rosja potwierdziła te informacje, strona ukraińska również, ale okazało się, że niestety w praktyce wygląda to jak wcześniej, czyli że jednak ostrzał Mariupola cały czas trwa i cywilów wydostać stamtąd się nie da. No na chwilę obecną no, wydaje się, że faktycznie ta najtrudniejsza sytuacja może być z tych większych miast oczywiście w Mariupolu, bo on może nie tyle, że jest tak całkowicie okrążone, ale wszystkie drogi prowadzące do tego miasta są blokowane, czy to z jednej strony przez właśnie siły separatystów, czy z drugiej strony od strony Krymu przez same wojska rosyjskie. No, wydawało się, że ta decyzja o tym, żeby decyzja rosyjska o wstrzymaniu, zawieszeniu tych walk, utworzeniu tych korytarzy, no pozwoli przynajmniej tym chętnym osobom, które chcą opuścić miasto, a sytuacja w mieście no, na pewno jest tragiczna, bo nawet na to wskazują wpisy czy osób, które wrzucają różne informacje w media społecznościowe, czy samego mera tego miasta, że no, tam myślę, że to nie to, że zbliżamy się do katastrofy, tam katastrofa już jest.
Zresztą teraz informacja się pojawiła, że mer Mariupola wytłumaczył, dlaczego akcja ewakuacyjna została odwołana. Niestety w momencie, gdy byliśmy gotowi, armia rosyjska zaczęła ostrzeliwać tak zwany zielony korytarz. Według mera władze miasta negocjują z Rosjanami kolejne zawieszenie broni, aby móc ewakuować mieszkańców. Wczoraj sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg powiedział, że siły rosyjskie sięgną w najbliższym czasie po jeszcze cięższy sprzęt, co przyniesie więcej ofiar i zniszczeń. Zdaniem źródła CNN Rosjanie mogą wysłać do Ukrainy nawet jeszcze 1000 kolejnych najemników. O czym to może świadczyć? No tak jak powiedział pan na początku, ten scenariusz pierwotny się nie sprawdził. Teraz pojawiają się potencjalnie kolejne, ale jak się czyta takie informacje, to ma się poczucie, że tak naprawdę Putin dąży do wszelkimi sposobami do wyniszczenia niemalże narodu ukraińskiego. Znaczy, no, zauważalne jest, że deklaracje polityczne, na chwilę obecną mówiąc krótko, Kreml, Federacja Rosyjska chce zrealizować ten swój plan metodami wojskowymi. Jeżeli metodami wojskowymi, no muszą być skierowane kolejne siły, a biorąc pod uwagę, że armia rosyjska no, nie jest precyzyjna, nie ma po prostu precyzyjnych narzędzi walki. Te morale, no widzimy to wszyscy, nie jest wysokie. Żołnierze porzucają wręcz sprzęt, a liczba żołnierzy, którzy trafiają do niewoli, no stale się powiększa. No, trudno tak nawet szacować, jaka to jest liczba, ale sami Ukraińcy wskazują, że wyeliminowali z walki ponad 10 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Więc ściągany jest faktycznie nawet taki ciężki sprzęt, który może służyć do atakowania miast, czyli artyleria, która ma amunicję o dużo większej mocy rażenia. I takie filmy z takich transportów kolejowych także się pojawiły. Natomiast kwestia tych najemników, to myślę, że to jest takie nawet narzędzie, żeby w miarę szybko próbować wprowadzić jakieś nowe siły właśnie na terytorium Ukrainy. Dużo było i pojawili się, nawet tutaj u państwa w materiałach byli widoczni żołnierze prezydenta Kadyrowa z Czeczenii, czyli takie trochę no, zaplecze takich no, zaprawionych w boju wojaków. No i wydaje się, że nawet myślę, że w takiej operacji trochę bez sumienia. Mówi się też trochę o tym, o potencjalnym wejściu jednostek armii białoruskiej na terytorium Ukrainy. No po prostu te jednostki są no, bardzo blisko tego rejonu działań. Więc wydaje się, że po takie rezerwy Rosja będzie sięgać i te działania mogą być, no wydaje się, coraz brutalniejsze. No właśnie, wspomniał pan o tej Białorusi, rzekomo miała wkroczyć na Ukrainę. Jakim sprzętem Białorusini dysponują? Czy to jest takie zaplecze, które mają dzięki Putinowi? Ja myślę, że to jest takie zaplecze, które po prostu, jak nie ma lepszego, to być może ktoś skorzysta z białoruskich wojskowych, ale jeśli patrzymy właśnie na te możliwości rosyjskiej armii, wolę walki ich żołnierzy, to naprawdę dowódcy wojskowi, myślę, że samej Białorusi, ale Rosji tak samo, nie spodziewają się, że żołnierz białoruski, który jest w większości żołnierzem pochodzącym z poboru, w państwie, które w ostatnim półtora roku przechodziło wręcz no, taką rewolucję, można powiedzieć, społeczną. Ci ludzie no, muszą wywodzić się z tych środowisk, które wcale nie muszą mieć chęci walczyć za prezydenta Łukaszenkę. Ruchy wojsk białoruskich zostały odnotowane. Są one nawet w pobliżu ukraińskiej granicy. Na razie trzymają się przynajmniej na kilkadziesiąt kilometrów od tej właśnie granicy. I to są raczej nieduże stosunkowo jednostki i te elitarne, czyli jest zakładanie, że te wojska będą trochę może bardziej chętne wykonywać rozkazy. Natomiast samo wyposażenie białoruskiej armii nie jest to wyposażenie nowoczesne. Te wojska, można powiedzieć, że z perspektywy tak systemu władzy stworzonego przez Łukaszenkę, bardziej były, że tak powiem, rezerwą sił bezpieczeństwa wewnętrznego, czyli Łukaszenka, chociaż uczestniczył w ćwiczeniach Zapad, to no, poważnie nigdy nie traktował, że jego armia będzie uczestniczyć w jakichś działaniach bojowych na większą skalę poza terytorium swojego kraju i bardziej ci żołnierze mieli służyć gdzieś tam do zabezpieczenia obiektów na przykład państwowych, fabryk, mostów i tak dalej.
jeżeli byłyby niepokoje na terytorium samej Białorusi. Więc nie traktuję, że to będzie duży potencjał i wartościowy dla Rosjan, ale z perspektywy tego, o czym mówiłem, że utknęli pod Kijowem, to ewidentnie widać, to być może nawet mogą, że być może skorzystają także i z takiej pomocy. I jeśli wojskowi rosyjscy tak zdecydują, no to myślę, że Łukaszenka, nawet jeżeli będzie niechętny, to będzie musiał się zdecydować przynajmniej na jakiś znak, że realizuje te zadania. Chciałam zapytać pana jeszcze o tą kolumnę, słynną już kolumnę, którą cały świat pokazuje na zdjęciach satelitarnych. Nawet 60 kilometrów ona ma mieć na przedmieściach Kijowa, która wciąż stoi. Jak rozumiem, tam jest zaopatrzenie dla rosyjskiego wojska. Tam podejrzewam jest cały taki miszmasz, jak typowe rosyjskie kolumny, które teraz oglądamy. To trochę te 60 kilometrów na jednej drodze, na jednej trasie, z jednej strony oczywiście mrozi trochę takie nasze wyobrażenie o tym, jak duża liczba tam została zgromadzona, ale z drugiej strony to pokazuje słabość tego obszaru, słabość tego, że Rosjanie korzystają z jednej głównej drogi, którą mogą przewieźć te zaopatrzenie, którą mogą przerzucić nowe siły wzmocnienia. I nawet widzimy to na obrazkach, a myślę, że też znamy z naszego codziennego życia, że poruszanie się w iluśkilometrowej kolumnie samochód za samochodem, nawet osobowym, to powoduje, że ta jazda wcale nie jest płynna, a jeżeli sobie wręcz tworzą się korki, a jeśli sobie wyobrazimy, że te pojazdy wojskowe, to są nawet wozy na gąsienicach, ciężkie ciężarówki z zaopatrzeniem, paliwo, że tak powiem, jest tam spalane w dziesiątkach, w setkach litrów na godzinę w każdym takim pojeździe, to nie dziwię się, że ta kolumna stoi, bo teraz mogą mieć Rosjanie problem, jak zaopatrzyć tych żołnierzy, którzy mieli jechać na pomoc walczącym pod Kijowem, a w tym momencie być może sami są pozbawieni zaopatrzenia i jakichś możliwości ich dostaw. Na sprzęt i to wsparcie bardzo czeka też cały czas Ukraina i wczoraj bodajże przeczytałam gdzieś taki komentarz, że tego sprzętu na ich zachodniej granicy, czyli jak się domyślam na terytorium Polski, jest już mnóstwo, które dociera z całego świata. Tylko problem może pojawić się taki, że jeżeli będzie próba przetransportowania, czy jest ta próba przetransportowania, no to oczywiście jakaś forma ostrzału z powietrza ze strony rosyjskiej może mieć miejsce. Rozumiem, że są jakieś sposoby i metody. Oczywiście pytam jako laik, jak ten sprzęt przetransportować i dostarczyć Ukraińcom? No tak jak setki tysięcy ludzi przekroczyło granicę Polski, szukając u nas schronienia, to mimo wszystko w drugą stronę też jest ruch. To nie jest żaden problem wyobrazić sobie, a nawet są takie zdjęcia, busy, cywilne samochody, które przewożą po kilkadziesiąt zestawów przeciwpancernych, które w niczym nie wyróżniają się od dziesiątek, setek, a nawet tysięcy innych pojazdów, które poruszają się po drogach Ukrainy. I ja nawet nie uważam, że powinniśmy wszystko jak najszybciej przewieźć na terytorium Ukrainy. To powinno być dozowane w miarę potrzeb. I oczywiście, tak jak gdzieś tam na wschodzie tego kraju, Charków, wspomniany Mariupol, miasto Sumy i wiele innych, ta komunikacja może być utrudniona i ten przerzut sprzętu zdecydowanie bardziej utrudniony i tam może być ten deficyt, to ja bym taką uwagę odniósł, że od dwóch dni, czyli wczoraj i dzisiaj, w potwierdzonych stratach sprzętu lotniczego rosyjskiego lotnictwa odnotować możemy przynajmniej nowoczesne 4 samoloty bojowe i 2 śmigłowce. I moim zdaniem jest to efekt tego, że na Ukrainę zaczął docierać ten sprzęt, te zestawy przeciwlotnicze, zestawy amerykańskie Stinger, polskie Piorun, także pojawiło się pierwsze takie zdjęcie polskiego zestawu na Ukrainie, więc być może tak naprawdę do tej liczby problemów, o których tutaj wymienialiśmy, logistyka, wola walki, przeciwnik przede wszystkim, który chce stawiać ten opór, trzeba dołączyć kolejne, że te przerzuty sprzętu powodują, że to, w czym Rosjanie mieli bardzo dużą przewagę i potencjalnie dalej mają, czyli lotnictwo,
może czuć się zagrożone, a to wynika z tego, że oni bardzo często latają na stosunkowo niskich wysokościach. Ich uzbrojenie nie jest tak precyzyjne, więc jeżeli chcą z takich klasycznych bomb trafić w jakiś obiekt typu pojedynczy dom, to zasadniczo oni latają stosunkowo niewysoko. A to już jest naprawdę wymarzone możliwości dla takich ręcznych wyrzutni przeciwlotniczych i z tego może wynikać to, że dosłownie w czasie liczonym w kilkadziesiąt godzin straty rosyjskiego lotnictwa no, robią się, myślę, że zatrważające dla także rosyjskich wojskowych. To a propos tych strat, spodziewa się pan, że niezależnie od tego, rozmawiamy cały czas o tych potencjalnych scenariuszach, jak ta sytuacja się rozwinie, to biorąc pod uwagę morale i zaangażowanie Ukraińców i cywilów także, tamta wojna partyzancka może ciągnąć się miesiącami, a wręcz latami? I jestem przekonany o tym, ale to nawet nie chodzi o wojnę partyzancką. Strategia rosyjska jest taka, że uderzono z wielu kierunków siłami mniej więcej 200 tysięcy żołnierzy. I jakie mamy obrazki? Kolumny często przejeżdżają dane miasteczko, poruszają się ileś kilometrów w głąb terytorium Ukrainy. To wcale nie jest mimo wszystko dużo, ale za nimi pozostają miasta, miasteczka, teren, który teoretycznie na naszych mapach zaznaczamy na przykład kolorem czerwonym, że został zajęty przez Rosjan. Ale tam ludzie, i też jest dużo takich przekazów, zaczynają protestować, czy to w sposób pokojowy, czy to w sposób no, taki typowy, klasyczny, bojowy. Tam broni jest bardzo dużo. No, w chwili konfliktu to wręcz Ukraińcy rozdawali chętnym broń. Ta broń także jest dostępna z porzuconych transportów rosyjskich. I mamy taką sytuację, że oni w wielu miastach, miasteczkach, Rosjanie, utrzymują oczywiście ciągi komunikacyjne, żeby próbować te kolumny zaopatrzenia pchnąć dalej gdzieś do przodu, do tych jednostek bojowych, które są wysunięte za miastami, no, kilkadziesiąt kilometrów w głąb terytorium Ukrainy, ale ludzie, że tak powiem, w zasadzie nie godzą się z tym, próbują w sposób pokojowy je blokować. I to pokazuje jedno, że Rosjanie być może dojdą jeszcze ileś kilometrów dalej, ale przy tych siłach, jakie tam nagromadzili, no moim zdaniem no nie są w stanie kontrolować tego terenu, kontrolować tych miast, a widać, że ich działania, czyli ta z jednej strony brutalność, jedyna ich taka taktyka, jaką obecnie możemy zobaczyć, to przynosi efekt odwrotny. Nawet na wschodzie tego kraju, Ukrainy, który był uważany, że może częściowo sprzyjać tym wojskom rosyjskim. I myślę, że na początku nawet Rosjanie uważali, że to będzie trochę taka bardziej akcja pacyfikacyjna, a nie bojowa. Czyli mówiąc krótko, wjadą te kolumny czołgów, wozów bojowych, przepędzą dosłownie, tak można powiedzieć, władzę lokalną, policję i ludzie się zorganizują. A tego tak naprawdę nie widać w zasadzie w żadnym mieście, bo praktycznie każde miasto stawia opór. Jedyne miasto, Cherson, ponad 300 tysięczne na południu Ukrainy, które faktycznie w dosyć specyficzny i lekki sposób zostało przejęte przez wojska rosyjskie. No dzisiaj jest dużo filmów pokazujących, że Rosjanie próbują patrolować to miasto, a ludzie, cywile, wchodzą nawet na ich wozy bojowe z flagami Ukrainy, nie stawiają czynnego oporu, ale to pokazuje, z jaką skalą wyzwania oni będą się mierzyć. I nawet na chwilę obecną trudno znaleźć jakieś optymistyczne dla nich warianty rozwiązania tej sytuacji, szczególnie, że przynajmniej tak Kreml mówi, prezydent Putin, chcą dalej wchodzić tam wojskowo. Bardzo dziękuję za te wszystkie informacje i za komentarz. Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa, był razem z nami. Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.